widzimy się nie wirtualnie, ale na żywo. Widzimy się ze Stadionu Miejskiego w Mielcu. Dzień dobry. To Michał, opowiadaj. Trochę już opowiedziałeś w komunikacji nie stal Mielec, ale opowiedz jeszcze teraz, jakie przewidywania, jak już nasz skład. Co się może wydarzyć? No jest trochę niespodzianek. No, ciekaw jestem też w kontekście meczu Śląska z Radomiakiem, który się odbywa. Pewnie w szatniach też patrzą piłkarze jednej i drugiej drużyny, bo to będzie miało wpływ na wydarzenia w dzisiejszym meczu. Ale wtrącić się na pół sekundy, zdradzę tylko, że nasz trener powiedział, że nie patrzy na wynik i nie interesuje go. No ale myślę, że zawodników i tak interesuje, bo to, no, bo to na pewno jest ważne, co się wydarzy. Na razie jest wynik korzystny dla obu drużyn. Czyli co, wszystko gotowe, masz przygotowane, rozpisane? Sprawdzam jeszcze, kiedy ostatni raz Stal tak dawno nie wygrała u siebie, no więc to najwyższy czas, żeby przełamać serię. No wiemy, na jakim etapie rozgrywek jesteśmy i te mecze rzeczywiście są coraz trudniejsze, coraz bardziej, powiedzmy, zamknięte. Tutaj już nikt nie chce się otwierać i myślę, że taki ten mecz będzie. Będzie przede wszystkim mecz siłowy, wybiegany i jedna i druga drużyna będzie chciała ten mecz wygrać. Tego spotkania jest to piąty mecz od końca. Tak jak tabela wygląda i widać, jak jest ciasno, ile drużyn jest w niebezpiecznej sytuacji, to na ten moment ta drużyna, która w niedzielę zdobędzie 3 punkty, może zyskać bardzo duży impuls w tabeli w postaci punktów i sytuacji też swojej w tabeli w kontekście finiszu sezonu. Także na pewno na ten moment jest to bardzo kluczowe spotkanie. Świadomość duża. Dawaj, gotowy. Każdy jest gotowy, potrzebny. Dawaj, duży, brawo. Dawaj, bardzo. Uwaga. Głoto. Dawaj. Dawaj, Maciej. Thank you.
dobry, fantastyczne widowisko trwa. Powiedz mi, co tam Ratej ci powiedział w przerwie, bo naprawdę wszyscy kibice, którzy są dzisiaj na Solskiego, mogli to usłyszeć. No powiedział, że jego dobrym przyjacielem jest Kruczek i trzyma kciuki, żeby strzelił drugiego gola. Mówi i ma. Fantastyczne widowisko pod względem i tego, co się dzieje na boisku, ale też oprawy kibiców. Tak, tak powinien wyglądać mecz Ekstraklasy, pełne trybuny. Tak powinien też wyglądać mecz o utrzymanie w Ekstraklasie. Myślę, że naprawdę nikt tutaj nie żałuje, że przyszedł. Kapitalna majówka. No i oby po tej majówce również przyszedł na Solskiego, bo widowisko jest znakomite. Tak, a tych, co się już nie mieszczą na stadionie, zapraszamy zawsze do Kanal Plus. Jak zwykle, Kanal Plus i Kanal Plus Online. Mówiłeś. Mówiłem. Przed kolejnym meczem też nagrywamy, tak co? Po gawędkę. Teraz trzeba Majówka! Nie. Żartuję. W spokoju możemy się przygotować dla następnego meczu. Tak ma być. No!
moim zdaniem dzisiejszy mecz to był typowy mecz walki, który przepchnęliśmy charakterem i determinacją. Korona nas napoczęła pięknym golem Petrowa z połowy. Myślę, że tam troszeczkę wiatr mu pomógł. Aczkolwiek no my też przepchnęliśmy tymi stałymi fragmentami. Dobrze dzisiaj Kamil Kruk się odnajdywał w tych sytuacjach i chwała nam za to, że zdobyliśmy 3 punkty wreszcie u siebie. You know I'm gon' feed 'em if you're coming for me. Hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head. I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood, and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold.